Jest niedziela, 29 dzień stycznia 2017 roku. Data ważna w Lidze Wrocław nie tylko dlatego, że obchodzę dzisiaj swoje 31 urodziny, a również dlatego, że po raz ostatni gramy mecze w hali Redeco, która jest widoczna za mną. W tak nietypowy sposób rozpoczynamy podsumowanie wyjątkowego w historii Wrocławiu tygodnia. Z końcem stycznia żegnamy się z halą Redeco i jest to szczególny moment, zwłaszcza dla tych graczy, którzy grają tu od początku. Tematem tygodnia poza przeprowadzką jest pierwsza porażka Alpine Stars od marca 2014 roku. Od tego czasu biali zaliczyli tylko jeden remis, który kosztował ich zresztą mistrzostwo przed rokiem. Czym zaowocuje porażka z Karzonem z soboty, jeszcze nie wiadomo, ale biali mimo przegranej pokazali, co znaczy walka do końca w hali. Na 15 minut przed końcem przegrywali już 1-7 z dominującym rywalem. Ostatecznie Alpina uległa jedynie 6-8, lub jak kto woli, Carson wygrał 8-6. Jeszcze myślę, że jeszcze za wcześnie. Już jesteśmy nauczeni tego, że nie można świętować mistrzostwa w połowie. Miało to miejsce ostatnio nawet na trawie. Co zaważyło wygranej dzisiaj? Myślę, że chyba więcej szczęścia. Szczęście sprzyja lepszym, tak? Więc chyba więcej szczęścia, bo piłkarsko jedna i druga drużyna jest na bardzo podobnym poziomie, więc tak naprawdę wydaje mi się, że szczęście. Na drugim froncie niemal każde nagrywane przez nas spotkanie miało swoją wyraźną gwiazdę lub antybohatera. W West of Well rozegrało dwa mecze, jednak po raz kolejny mieli problemy kadrowe. Byli tak zdesperowani, że do gry w bramce zgłosili ligowego koordynatora Marcina M., pseudonim Milka. Prawdziwy charakter wojskowi pokazali dopiero w drugim meczu, gdy wspomniany dowołany bramkarz dostał czerwoną kartkę. Wtedy gra czarnych odmieniła się i zdominowali Husarię Bagdad, wygrywając zdecydowanie. Link do skrótu na koniec relacji. Spotkanie drugrafu Mirków z Piorunem Zaodrze było rzadkim we Wrocławiu meczem drużyn spoza Wrocławia. Wygrali ci drudzy i to z dwubramkową przewagą, ale o emocjach w tym spotkaniu może świadczyć fakt, że graczem meczu został wybrany bramkarz zwycięzców Przemysław Spadło. Spotkanie botów z Cloud Riders było zażarte i też miało swojego wyrazistego gracza. Zdominował je Mateusz Czajka, który rozpoczął strzelanie w tym meczu już od 5 minuty. Po kolejnych 20 popisał się bardzo ładną asystą. Następnie, mogąc strzelać do pustej bramki, wybił piłkę na aut, bo bramkarz rywali leżał kontuzjowany. A na końcu, w swoim stylu, załapał czerwoną kartkę. Na duży plus zasługuje postawa między słupkami żółtych Fernandeza, który nie pozwolił botom urwać choćby punktu. W meczu na szczycie, który zapowiadał się jako hit pierwszej ligi, Nokia była lepsza od RTV już do przerwy, mimo że to niebiescy pierwsi wyszli na prowadzenie. W drugiej odsłonie mecz był wyrównany, ale skuteczniejsza była ekipa lidera i powiększyła jeszcze prowadzenie, umacniając się na pierwszej pozycji w tabeli. Zliczyliśmy się z tym, że ten mecz będzie meczem o pierwsze miejsce w tabeli, tak jak zresztą to było widać w tabeli. Zawodnicy RTV AGD, znana ekipa nie tylko z ligi tutaj halowej, ale też na Orliku. Spodziewaliśmy się takiego meczu, niemniej dobry dzisiaj mecz Wasa Przemka Gorszewskiego, który strzelił dwie bramki, nawet trzy chyba, nie wiem. No i udało nam się, myślę, że zasłużenie wygrać ten mecz i umacniając się na miejscu pierwszym w tabeli. Myślę, konsekwencja i to, co graliśmy od tych czterech meczy, nadspodziewanie dobrze zaczęliśmy w tej rundzie rozgrywek, zajmując pierwsze miejsce. Myślę, ten kolektyw, który już od dobrych paru lat gramy razem, jednak ta halowa piłka ma swoje zasady też i udaje nam się tutaj wyniki i dobre osiągnięcia. Kończymy spotkaniem najniższej klasy rozgrywkowej. Kine Nagel Bielany musiało uznać wyższość Żaru Tropików. Zieloni prowadzili 2-1 do przerwy, jednak po zmianie stron Palmy zdominowały rywala i skutecznie go punktując zaliczyły drugą wygraną w sezonie. Ostatni mecz w ramach Ligi Wrocław w hali na Nowym Dworze został rozegrany o 22:00.
Teraz wszystkie ekipy czeka przerwa do 7 lutego i piłkarze przenoszą się o około 10 km na północny wschód. Dokładnie na ulicę Przesmyckiego 10, czyli mniej więcej tu, czyli na wrocławskiej Karłowice, gdzie zlokalizowany jest kompleks sportowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Mecze rozgrywane będą nie tylko w weekendy, co będzie pozytywem, przynajmniej dla niektórych drużyn, które narzekały na konieczność grania w soboty i w niedzielę. Jest to kolejna dobra zmiana w lidze Wrocław, nie tylko dlatego, że od domu do hali dzieli mnie tylko 10 minut spacerkiem. Na koniec zachęcam do subskrybowania naszego kanału Wrocław TV na YouTubie, gdzie tutaj powinno pojawić się białe kółko. Wystarczy mieć konto na Gmailu lub też na YouTubie i kliknąć subskrybuj. Zachęcam też do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, facebook.com/LigaWrocław. Subskrybujcie, lubcie. No. Spod hali przy ulicy Przesmyckiego 10 dla Wrocław TV mówił Łukasz Czuchrej.